marcu ciekawe premiery pojawiać się będą trójkami. Wydawcy szczególnie upodobali sobie piątki. Oto co czeka graczy w nadchodzącym miesiącu. Growy marzec rozpocznie się od gier dystrybuowanych drogą cyfrową. W środę na PlayStation Network wyląduje Pixel Junk Shooter 2. Tego samego dnia w wirtualnych sklepach na konsolach Microsoftu i Sony pojawi się Beyond Good and Evil w wersji HD. 9 marca zaś na Xbox Live Arcade zadebiutuje Torchlight. Każda z gier oferuje całkowicie inny typ rozgrywki, tak więc jest spora szansa na to, że przebierając w premierach na cyfrowych półkach znajdziecie coś dla siebie. W międzyczasie, w pierwszy piątek miesiąca, polską premierę ma Fight Night Champion. Fani Tomasza Adamka mogą czuć się zawiedzeni. W najnowszej odsłonie bokserskiego symulatora od EA Sports zabraknie górala. Sama gra wydaje się być lepsza niż poprzedniczka. Zmodyfikowano system wyprowadzania ciosów, rozgrywka jest przez to przyjemniejsza. Ciekawie zapowiada się również tryb fabularny. Sportowa kariera, pieniądze, sława, kobiety. Scenariusz prezentuje się nieźle. Fight Night Champion zadebiutuje 4 marca. Marca swoją premierę mają U-Star 2, a więc produkcja kinektowo-movowa, Warriors Legends of Troy, osadzona w antycznych realiach na parzanka, a także Dragon Age 2, kontynuacja najlepszego RPGa 2009 roku. Wypuszczone ostatnio demo gry pokazało, że seria Dragon Age odchodzi od swojego RPGowego rdzenia i w kwestii mechaniki zmierza gdzieś w stronę gier z Komandorem Shepardem w roli głównej. Wszystkim tym, którzy polubili zastosowany w jedynce system walki, niekoniecznie musi spodobać się bardziej zręcznościowy model z drugiej części gry. Choć w przypadku Dragon Age 2 sprawą decydującą o zakupie gry będą na pewno ciekawość warstwy fabularnej oraz głębia postaci i dialogów, a z tym nie powinno być najgorzej. Marca to miszmasz sportowo-mafijno-wojenny. Fani tenisa zapewne już ostrzą sobie zęby na 4 Top Spina. Yakuza 4 też z całą pewnością znajdzie swoje grono odbiorców, tytuł to bowiem dość specyficzny. 18 największe wzięcie będzie mieć najprawdopodobniej Homefront, a więc umiejscowiona w niedalekiej przyszłości strzelanina, w której gracz wciela się w członka amerykańskiego ruchu oporu. Kto tym razem najechał dzielnych mieszkańców USA? Koreańczycy z północy. Trzeba przyznać, że scenariusz mocno na czasie. The time to stand and fight has come. W marcu swoją premierę ma także polska gra. City Interactive 23 marca wypuści na rynek Sniper Ghost Warrior w wersji na PlayStation 3. Gra będzie bogatsza niż wydane w zeszłym roku wersje na Xboxa 360 i PC. Nowe misje w trybie dla jednego gracza, usprawniona rozgrywka i przede wszystkim brak frustrujących błędów skutecznie psujących przyjemność ze snajperskiej zabawy. Ile w tym wszystkim prawdy, przekonamy się pod koniec marca. Ostatni piątek miesiąca należeć będzie do Crysis 2. Przepiękna graficznie produkcja od niemieckiego studia Crytek w odróżnieniu od pierwszej części gry zawita także na konsolach. Zabawa z nanokombinezonem na pewno dostarczy masę zabawy, także w trybie dla wielu graczy. Ostatnie zwiastuny sugerują również, że gra nie powinna obrazić graczy fabularną płcizną. 25 marca swoją premierę mają także Dynasty Warriors 7 oraz LEGO Star Wars 3, ale wydaje mi się, że w dniu, kiedy startuje sprzedaż Crysis 2, mało kto przeglądając półki z grami spojrzy w stronę tak mizernie promowanych tytułów. 29 marca zadebiutuje Shift 2 Unleashed. Electronic Arts znowuż obiecuje hiperrealistyczny model jazdy, masę pięknych, ale przede wszystkim szybkich wyścigowych samochodów i dziesiątki godzin zabawy. Pierwszy Shift był grą co najmniej dobrą i jeśli wszystkie usprawnienia, które mają pojawić się w dwójce, rzeczywiście okażą się usprawnieniami, nie zaś pierdołami, wokół których zbudowano całą ideologię, to jest szansa na wyścigowy hit. W marcu nie zabraknie też ciekawych pecetowych premier. 4 marca pojawią się Rift, a więc gra z gatunku MMORPG, oraz Warhammer 40 000 Dawn of War 2 Retribution. Jeśli nie leży wam uniwersum Warhammera, a jesteście spragnieni strategicznych doznań, 18 marca swoją premierę ma Shogun 2 Total War. Gier z liczącej sobie już prawie 11 lat serii nie trzeba rekomendować. Recruit and train armies. Manage your economy and conduct diplomacy.
research new arts. Marzec jest więc wypchany po brzegi świetnie zapowiadającymi się tytułami. A wy złożyliście już jakieś zamówienia przedpremierowe? Dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.